cukrzyca, jaki trening dla Was przygotowaliśmy, adaptacyjny trening oporowy. Interdyscyplinarny zespół specjalistów, lekarz, trener, fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk opowie nam o tym, jak ćwiczyć bezpiecznie, mając cukrzycę. Cukrzyca ma niezwykle duży wpływ na przebieg COVID-19. Niestety jest to jedna z tych chorób przewlekłych, które znacznie pogarsza przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. I wiemy mniej więcej, dlaczego tak się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że osoby chore na cukrzycę mają mniejszą odporność. Mają mniej krążących we krwi komórek układu odpornościowego. Po drugie, osoby z cukrzycą mają więcej receptorów, przez które wirus dostaje się do komórek naszego ciała. I ten receptor znajduje się i w drogach oddechowych, i w skórze, i w narządach wewnętrznych, i w sercu. Po trzecie, gdy mamy podwyższony poziom glukozy we krwi, to wirus SARS-CoV-2 bardzo to lubi i wtedy jego replikacja jest jeszcze większa. Aktywność fizyczna tutaj oczywiście pełni bardzo ważną rolę. Dzięki aktywności fizycznej poziom glukozy u osób chorych na cukrzycę jest lepiej wyrównany. Jest mniejsze ryzyko w ogóle zachorowania na cukrzycę. Dzieje się tak dlatego, bo pracujące mięśnie potrzebują bardzo dużo glukozy do swojej pracy i jest to jedyny moment, kiedy glukoza dostaje się do komórki pracującego mięśnia bez udziału insuliny. Czyli aktywnością fizyczną możemy zmniejszyć ryzyko cukrzycy, a co za tym idzie, złagodzić przebieg COVID albo w ogóle uniknąć tej choroby. Bardzo ważne jest, żebyście podczas treningu zaopiekowali się swoimi stopami, szczególnie osoby, które cierpią, mają już problem ze stopą cukrzycową. Jak powinno wyglądać takie obuwie? Takie obuwie przede wszystkim powinno być wygodne, nie powinno być za małe. Ja zawsze kupuję ciut większe, żeby moja stopa miała luz. Takie obuwie powinno mieć szerokie noski. Też ważne jest, żebyście za mocno nie zaciskali sznurówek. Po prostu normalnie zawiązać, żeby było stabilne. Pięty powinny być również stabilne. Takie obuwie powinno być również miękkie i elastyczne. Jednym z ćwiczeń, jakie będziecie mieli zaproponowane w treningu oporowym, to jest półprzysiad. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, musicie przede wszystkim przybrać prawidłową pozycję. Ustawcie stopy na szerokość bioder, palce stóp patrzą do przodu. Warto dobrze ustawić miednicę. Kość krzyżową podwijamy pod siebie i zamykamy mięśnie brzucha. Otwórzcie klatkę piersiową. I teraz czas wykonać ćwiczenie. Musicie ugiąć kolana i biodra. Schodzimy w dół i w górę. Wydech. Napinamy pośladki, napinamy brzuch. I jeszcze raz w dół. I w górę. Ważne jest to, żeby nadmiernie kolana nie wychodziły do przodu i żeby odcinek lędźwiowy za bardzo nie zapadał się w dół. Czyli cały czas musicie pilnować ten napięcie mięśni brzucha. Schodzimy w dół i w górę. Otwieramy klatkę piersiową. Kolejnym ćwiczeniem, jakie macie zaproponowane w treningu oporowym, jest to martwy ciąg. Wydawałoby się, że to jest podobne ćwiczenie do przysiadu, półprzysiadu, ale jednak jest inne, wykonujemy troszeczkę inny ruch. Zaczynamy od prawidłowej postawy. Stopy ustawcie na szerokość bioder, zamknięcie mięśnie brzucha, podwięcie troszeczkę kość krzyżową pod siebie, otwórzcie klatkę piersiową i opuśćcie barki w dół. I teraz wykonujemy ruch. Ruch to jest opad tułowia w dół, ciężarki blisko ciała. Schodzimy w dół, delikatnie uginamy kolana, patrzymy przed siebie i zatrzymam się troszeczkę w tej pozycji. Brzuch mam napięty, czyli odcinek lędźwiowy mam stabilny. Patrzę w podłogę, nie zadzieram głowy, nie opuszczam jej również w dół. I idę w górę. Zablokowane ramiona, barki opuszczone w dół. I jeszcze raz robię opad w dół, delikatnie uginam kolana i w górę. W dół i w górę, napinam pośladki, napinam brzuch. I jeszcze jedno ćwiczenie, które angażuje nogi i pośladki, jest to wypad. Aby dobrze wykonać to ćwiczenie, znowu musimy przyjąć prawidłową postawę, czyli stopy ustawiamy na szerokość bioder i teraz odstawiamy jedną nogę do tyłu, stajemy na palce i schodzimy kolanem w dół. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby nie przenosić ciężaru ciała
przód, tył, tylko żeby rzeczywiście zejść kolanem w dół. Ja może pokażę bokiem, jak to ćwiczenie wygląda. Stopy mam nadal ustawione na szerokość bioder. Kość krzyżowa podwinięta, zamknięte mięśnie brzucha, to o czym mówiłam przy wcześniejszych ćwiczeniach. Odstawiam nogę do tyłu, pięta moja jest w górze. Otwartą mam klatkę piersiową, brzuch zablokowany. Pilnuję z przodu kolana, żeby to kolano było na wysokości pięty i schodzę kolanem w dół i w górę. W dół i w górę. Nie przenoszę ciężaru ciała, tylko wykonuję jeden ruch. To jest taki bardzo podstawowy ruch. Witamy serdecznie, zapraszamy na adaptacyjny trening oporowy. Dzisiaj będę ćwiczył z Gosią. Przygotujcie sobie hantlę, przygotujcie butelkę z wodą. Jeżeli nie macie hantli, możecie przygotować butelki do ćwiczeń. Będą nam potrzebne do wykonywania ćwiczeń oporowych. Zaczynamy od rozgrzewki. Marsz. Unosimy kolanka. Praca ramion, naprzemienna. Oddychajcie głęboko. O właśnie. Super. Wyprostowani. Łopatki ściągnięte. Super. Przechodzimy do kolejnego za chwilę ćwiczenia. Drugie ćwiczenie. Nóżka do góry. Rotacje ramion. Właśnie tak. Super. Rozgrzewamy, rozruszamy całe ciało przed treningiem oporowym. Bardzo dobrze. Za chwileczkę kolejne ćwiczenie. Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Pół przysiady ze wznosem ramion do przodu. Bardzo dobrze. Wdech. W dół, do góry wydech. Super. Dobrze. Za chwileczkę przejdziemy do następnego ćwiczenia. W opadzie łopia delikatnie wykonujemy naprzemienne ruchy ramion do poziomu barku. Jeżeli możesz, popatrz się za ręką do tyłu. Nogi lekko cały czas ugięte w kolankach. Bardzo dobrze. Oddychamy cały czas głęboko. Świetnie. Za chwilę kolejne ćwiczenie. Rotacje barków. Do przodu, do tyłu. Otwieramy klatkę piersiową. Nabieramy głęboki wdech i do środka wydech. Bardzo dobrze. Za chwilę kolejne ćwiczenie. Wykonujemy ósemki w poziomie. Obszerny ruch. Zaangażujcie jak najwięcej grup mięśniowych do tego ćwiczenia. Swobodnie, z głębokim wdechem, wydechem. Bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie. Ściąganie ramion na wysokości barku. Dłonie wyprostowane, ramiona. I ściągamy jak najbliżej do siebie dłoń, do klatki piersiowej. Powoli wdech i wydech. Też delikatnie możesz zrotować głowę. O, właśnie. I patrzymy się do tyłu. Super. Kolejne za chwilę ćwiczenie. Wznosy ramion do poziomu barku. I unosimy nogę. Raz prawą, raz lewą. Staraj się to wykonać z maksymalną koncentracją. Utrzymaj równowagę.
bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie z hantelkami. Bierzemy albo butelki, albo hantle. Wykonujemy półprzysiad ze wznosem ramion do przodu. Pamiętaj, żeby rozłożyć ciężar ciała na całej stopie. Wdech i do góry wydech. Wdech i wydech. Bardzo dobrze. I unosimy ramiona w bok. Kolejne ćwiczenie. Pamiętaj o powolnym unoszeniu i opuszczaniu hantli. Dobrze, głęboko oddychamy. Super, kolejne ćwiczenie. Naprzemienne ugięcie ramion. Ćwiczymy biceps. Powolutku, spokojnie rozgrzewamy się. Tak, żebyście poczuli, że wszystkie grupy mięśniowe będą podczas rozgrzewki poruszone, rozgrzane, rozruszane. Dobrze. Na chwilę kolejne ćwiczenie. Dołączymy do tego uniesienie kolana do góry. Już jest troszeczkę trudniej. Już musisz utrzymać równowagę. Dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze kilka powtórzeń. I zmiana będzie ćwiczenia. Przysiad. I wypchnięcie ramion do tyłu, tak jakbyście się odpychali. Wykonujemy tutaj ruch uginania ramion i prostowania delikatnie. Również w kolanach delikatny ruch. Patrzymy się przed siebie, w podłogę. Bardzo dobrze. Wykonujemy tutaj ćwiczenie na dwugłowy ramienia i trójgłowy. I teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Przysiad ze wspięciem na palce, swobodnie ramiona. Już ramiona odpoczywają. Wspięcie na palce, półprzysiad. Bardzo dobrze. Wdech i wydech. Końcóweczka rozgrzewki. Jeszcze jedno ćwiczenie. I nóżka do tyłu. Schodzimy. I zmiana. Dobrze. To już jest ostatnia sekwencja podczas tej rozgrzewki. Myślę, że jesteście dobrze rozgrzani, przygotowani do adaptacyjnego treningu oporowego. Dziękuję. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie wzmacniające stopy na szerokość bioder, ramiona swobodnie wzdłuż tułowia. Zaczynamy od przysiadów, rozkład tempa, powolny, spokojnie, 4x4. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery i powolutku w górę wracamy na cztery. Jeszcze raz, głęboki wdech i powoli góra, wydech. Wdech. Góra, wydech. Dobrze. Pamiętaj cały czas o technice. Powoli schodzimy w dół. Rozkład tempa 2x2, troszeczkę szybciej. Wykonujemy to ćwiczenie. Tak jest. Powoli wdech i góra, wydech. Wdech. Wydech. Bardzo dobrze. Pamiętaj, ciężar ciała na całej stopie. Świetnie. W rozkładzie teraz tempa 3x1, czyli do 3, w dół, góra 4. Głęboki wdech
i wydech. Obracamy się, popatrzcie jak to wygląda z boku. Właśnie tak, na trzy schodzimy w dół. Góraczkę, jeszcze jedno. Świetnie, przodem, popatrzcie. Teraz świetnie. I ostatnia wersja tego ćwiczenia będzie pojedyncza. Przyspieszamy. Głęboki wdech i wydech. Dobrze. Największa intensywność tego właśnie ćwiczenia w ostatniej wersji. Dobrze. Świetnie, pamiętaj o prostych plecach przy wejściu w dół. Świetnie. I już końcówka tego ćwiczenia. Dziękuję, zatrzymujemy się. Po zakończonym ćwiczeniu odkładamy hantle, bierzemy łyk wody. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Kładziemy się na macie. Nosimy hantle na wysokość klatki piersiowej. Wykonujemy powolny ruch. Opuszczamy, uginamy ramiona do podłogi i do pełnego wyprostowania. Powoli wykonujemy ćwiczenie w tempie 2 na 2. Wdech, góra, wydech. Wdech i wydech. Właśnie tak. Powoli, spokojnie. Ćwiczenie. Jeszcze wykonujemy 3 razy. 2. I przyspieszamy tempo. Pojedyncze. Właśnie tak. Dobrze, pamiętaj cały czas. Wdech przy opuszczaniu ciężarków w dół, do podłogi, łokcie. Dochodzą i wydech do góry, kiedy wyciskamy ciężarki. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Łączymy razem dłonie, hantelki i schodzimy w dół, w bok, w tempie 2 na 2. Wdech i góra, wydech. Wdech i wydech. Dobrze. Powolutku, spokojnie. To jest przygotowanie do troszeczkę szybszego tempa i przechodzimy do szybszego tempa pojedynczo. Dynamicznie. Świetnie. Wdech, góra, wydech. Wdech, wydech. Świetnie. Ostatnie powtórzenia. Wytrzymaj do końca. Ok, i luz. I powolutku odkładamy hantelki. Wstajemy. Wodę pijemy. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Zaczynamy kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie martwy ciąg. W rozkładzie tempa 4 na 4 zaczynamy i jedziemy. Proszę. Do przodu powolutku i do góry. Wdech, powoli i góra, wydech. Bardzo dobrze. Wdech i góra, wydech. Skoncentruj się nad techniką. Popatrz, jak wykonuję to ćwiczenie bokiem. Właśnie tak. Wdech i wydech. Bardzo dobrze. W tempie 2 na 2. Troszeczkę szybciej. Wdech i góra, wydech. Dobrze. Świetnie. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Właśnie tak. Wdechaj głęboko. Dobrze. Za chwilę zmiana rozkładu tempa. 3, w dół, góra, 4,
Dobrze. Powoli schodzisz w dół. Nabierasz powietrze dynamicznie do góry. Dech. I góra, wydech. Świetnie. Dech. I wydech. Dobrze. Za chwilę zmiana ćwiczenia. Tempa ćwiczenia. Będzie najbardziej dynamiczna wersja. Świetnie. Pojedynczy. Zaczynamy. Dech, wydech, dech, dech i wydech. Bardzo dobrze. Jeszcze trzy, dwa i zmieniamy, dorzucamy do tego ugięcie ramion. Popatrzcie, jak to wygląda bokiem. Właśnie tak. Ugięcie ramion. Blisko tułowia, łokcie. Dobrze. Bardzo dobrze. Ostatnie dwa powtórzenia. Ostatnie. OK. Kolejne ćwiczenie. Mięsień trójgłowy ramienia. Przenosimy hantlę nad głowę. Wykonujemy ćwiczenie w ten sposób, że prostujemy ramiona. Głęboki wdech i wydech. Właśnie tak, powoli. Staramy się łokcie trzymać w jednym punkcie, wąsko, blisko głowy. O, właśnie. W tempie 2 na 2. Spokojnie wykonujemy to ćwiczenie. Dobrze. Przyspieszamy. Dynamicznie teraz to wykonujemy. Właśnie tak. Oddychaj głęboko. Bardzo dobrze. Ostatnie powtórzenia i zmiana ćwiczenia. Dobrze. Opuszczamy ciężarki w dół. Pochylamy się do przodu. Popatrzcie. I wyprost ramion do tyłu. Ugięcie ramion. Wyprost. Ugięcie, wyprost, napięte mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha. I jednocześnie wykonujemy ten ruch do tyłu, napinamy mięsień trójgłowy ramienia, powoli wykonujemy to ćwiczenie. Właśnie tak. Jeszcze kilka powtórzeń w tym tempie i przyspieszamy. Dynamicznie. Dobrze. Oddychaj głęboko. Końcówka. Trzy, dwa, jeden i luz. Kolejne ćwiczenie. Mięsień dwugłowy ramienia. Zaczynamy naprzemienne. Uginanie ramion. Powoli, spokojnie. O, właśnie. Bardzo dobrze. Dobrze, pamiętaj cały czas łokcie blisko tułowia, nogi lekko ugięte w kolanach, dobrze, plecy proste, tak jak teraz, świetnie, za chwilę zmiana ćwiczenia, obydwie, raz, jednocześnie, wdech i góra, wydech, wdech, wydech, dobrze. Pamiętaj, cały czas nogi lekko ugięte w kolanach, łokcie blisko tułowia. Kontroluj cały czas. Oddech. Zmiana sekwencji za chwilę. Będziemy łączyli te dwie wcześniejsze, czyli prawa, razem, lewa, razem. Dobrze. Tak jak teraz.
Świetnie. Końcówka tego ćwiczenia. Będzie za chwilę zmiana. Dobrze. I teraz zmiana do przodu. Wyprost ramion. Uginamy. Cały czas przed sobą odwrócone. Hantle skierowane do przodu. Właśnie tak. Kończymy ćwiczenie na mięsień dwugłowy. Zaczynamy kolejne ćwiczenie. Wypady. Prawa noga do tyłu. Stoimy na palcach. Schodzimy w tempie 2 na 2. Powolutku w dół. Pamiętaj, żeby kolano nie przechodziło za połowę stopy. Wdech. Opuszczamy. Góra. Wydech. Wdech. Swobodnie ramiona. Dobrze. Popatrzcie, jak to wygląda z boku. W ten sposób. Powoli wdech. Właśnie tak. Zmiana nogi. Druga noga. Wdech. I góra. Dobrze. Pamiętajcie, z tyłu stoicie na palcach. Pionowo schodzicie w dół. Zamiast swobodnie. Kolano nie przechodzi za połowę stopy. Dobrze. Zmiana nogi. Druga. Stopy ustawione i przyspieszamy. Dobrze. Wdech, góra, wydech. Wdech, wydech. Świetnie. Teraz jest zdecydowanie bardziej intensywnie w tym tempie. Za chwilę zmiana. Dobrze, zmiana nogi. Dobrze, końcóweczka tych ćwiczeń wzmacniających na nogi. Teraz będzie najtrudniejsza przed Wami wersja. To będzie naprawdę duże wyzwanie, ponieważ będą ćwiczenia z rotacjami. Dobrze. I teraz na przemian. Uginamy ramiona do tyłu. Noga. Rotacja na nogę, która jest z przodu. Odstawiamy. Rotacja. Dobrze. Świetnie. Pokażę z boku. Dobrze. Tak jak teraz. Końcóweczka. Okej. Łyczek wody dla ochłody. Pijemy wodę za każdym razem, kiedy czujecie, że potrzebujecie. Kolejne ćwiczenie, ćwiczenie na barki. Bierzemy hantle. Zaczynamy z nos, ramion. Do klatki piersiowej dochodzą hantle. Tak jak teraz, łokcie na wysokości barków. Oddychamy głęboko. Wszystkie te ćwiczenia wykonujemy w tempie powolnym, spokojnie. Oddychamy głęboko. Bardzo dobrze. Tak jak teraz, cały czas kontroluj oddech, lekko nogi ugięte w kolanach. I teraz hantelki idą do góry, prawa, lewa, swobodnie, barki opuszczone. I do góry, na przemian, prawa, lewa, właśnie tak. Dobrze.
kolejne ćwiczenie. Wznosy ramion do boku. Jednocześnie wykonujemy to ćwiczenie i prawą, i lewą ręką. Głęboki wdech. Pamiętaj, cały czas łokciem ciągniesz do wysokości barku. Nabierasz powietrze i powoli wydech. Wdech i wydech. Dobrze. Hantle dochodzą na wysokość barku. Powoli łokcie też cały czas na wysokości barku. Zmiana ćwiczenia, ugięte ramiona, pozycja wyjściowa. Ramiona do przodu, szeroko do góry. Powrót tą samą drogą. O właśnie. I do góry. Wdech. To jest najbardziej złożone ćwiczenie z tych wszystkich. Popatrzcie, jak to wygląda z boku. O, właśnie. Ćwiczenie popularnie się nazywa Arnoldy. Dlatego wykonujemy je powoli, spokojnie. Jeszcze jedno. OK. I kończymy. Następne ćwiczenie wykonujemy na mięśnie brzucha. Odkładamy hantle. Kładziemy się na macie. Ramiona, opuszki palców na głowie. Nogi unosimy na przemian. Prawa, lewa. Kolano do łokcia. Zaczynamy. Prawa, lewa. Z wydechem wykonujemy to ćwiczenie. Pamiętajcie, nie ciągnijcie głowy, tylko delikatnie trzymamy opuszki palców na głowie. Dobrze. Wdech i powoli wydech. Kolejne ćwiczenie. Nogi skrzyżowane. Kurze unieś. Jednocześnie wykonujemy skłon tułowia. Do przodu. Łokciami staramy się dotknąć do kolan. Wykonujemy to powoli, spokojnie. Nie ciągniemy głowy, tylko delikatnie trzymamy opuszki palców na głowę. Następne ćwiczenie. Stopy na podłodze, na macie i unosimy nogę jednocześnie chwytając za stopę. Raz za lewą, raz za prawą. Bardzo dobrze. Pamiętaj, noga prosta. Staram się wyprostować, doprostować stopa flex. O! Do stopy. Następne ćwiczenie. Ułóżcie nóżki na prawą stronę. Ręce za głową. Prawa ręka. Druga ręka. Na brzuchu kontrolujemy napięcie mięśni brzucha. Powoli spinamy mięśnie brzucha. Wykonujemy spięcie mięśni brzucha. Opuszczamy, wydech i wdech. Cały czas kontrolujecie dłonią brzuch, czy się napina. Stymulujemy cały czas dłonią też, czy jest wystarczające napięcie mięśni. O właśnie. Zmieniamy stronę. Druga. Powoli. Spięcie. I wyprost. Dobrze. Wydech i wdech. Ostatnie powtórzenia. I luz. Zaczynamy ćwiczenia rozciągające. Chwytamy się za kolano. Przyciągamy nogę maksymalnie do siebie. Rozciągamy. W tej pozycji utrzymujemy
optymalne rozciąganie w każdej z pozycji. Właśnie tak. Powoli. Prostujemy nogę. Łapiemy się za udo. Powoli oddychamy. Pamiętajcie, optymalna pozycja podczas rozciągania. Zmiana nogi. Przyciągamy nogę drugą. Optymalnie do siebie, do klatki piersiowej. Oddychamy głęboko. Poczujcie rozciągające mięśnie. Chwytamy się za udo. Rozciągamy nogę, stopa flex. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Ok. I kolejne ćwiczenie. Nogi przenosimy na lewą stronę ramiona, w górę, na prawą. Wyciągamy, wydłużamy, rozciągamy mięśnie brzucha w tej pozycji. Bardzo dobrze. Zmieniamy stronę na drugą. Dobrze. I powolutku siadamy. Nogi skrzyżowane. Wygodnie usiądź, wyprostuj się. I rozciągamy mięśnie na ramienne. Pamiętaj, skoryguj barki, opuść w dół. Rozciągamy. Przeciągamy. Trzymamy cały czas pozycję. Zmieniamy stronę. Przechodzimy do pozycji stojącej. Powoli wykonujemy rozciąganie mięśni piersiowych. Jedną rękę w górę, drugą w dół. Rozciągamy całą taśmę boczną. Oddychamy głęboko. Trzymamy, wyciągamy, wydłużamy pozycję. Zmieniamy stronę. Dobrze. Rozluźniamy barki. Łapiemy się za łokieć i rękę przenosimy maksymalnie za głowę. Rozciągamy mięsień trójgłowy ramienia. Dobrze, rozluźnij. Przenieś. Druga ręka. Dobrze, rozluźnij swobodnie. Przyciągamy piętę do pośladka, rozciągamy mięsień czworogłowy uda. Wyciągamy rękę w górę. Swobodnie. Jeżeli potrzebujesz, stań przy ścianie. Zmiana nogi. Rozciągamy mięsień czworogłowy, wypnij miednicę do przodu, otwórz klatkę,
Trzymamy pozycję. Rozluźniamy nogi, rozluźniamy ramiona, splatamy ręce za głową i kręg po kręgu wykonujemy powolne schodzenie w dół, skłon. Opuszczamy ramiona, rozluźniamy barki i powolutku w górę wracamy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na wspólną relaksację. Dzień dobry, cześć. Dziękuję, że po raz kolejny widzimy się, żeby wspólnie odpocząć, zregenerować się i zrelaksować. Gosia i Rafał już w pełni przygotowani, wygodnie rozłożeni na swoich matach. Ty zrób to samo. Może to być też sofa albo nawet wygodne krzesło. Upewnij się jedynie, że jest ci wygodnie, nic cię nigdzie nie gniecie. Popraw ramiona, barki, plecy. Upewnij się, że nie zaciskasz niepotrzebnie szczęki, języka. Upewnij się, że możesz swobodnie leżeć. Przygotuj sobie koc na wypadek, gdyby zrobiło ci się zimno. Możesz też przygotować sobie poduszeczkę, którą przykryjesz oczy, żeby odpoczywało ci się jeszcze lepiej. Nastaw timer lub przygotuj sobie po prostu klepsydrę z czasem, nastaw sobie stoper w telefonie i delektuj się najbliższymi minutami. Znajdź się tu, gdzie jesteś, na macie. Włącz świadomy oddech, czyli przypomnij sobie o tym, jak ważne jest to, żeby miarowo oddychać. Oddychaj. Nie musisz być nigdzie indziej. W dzisiejszym treningu korzystać będzie nasze serce. Jak możemy mu pomóc? Chciałabym, żebyśmy oczami wyobraźni, oddychając, odpoczywając, spróbowali wyobrazić sobie, co znajduje się na drugim biegunie regeneracji. Jeśli z jednej strony mamy relaks, relaksację, regenerację, odpoczynek, obawiam się i mówi to moje doświadczenie, że po drugiej stronie jest również słowo na re, ale nie jest to regeneracja, jest to rezygnacja. Rezygnacja oznaczająca zmęczenie, poddanie się, zbyt intensywne działanie, które cię po prostu zmęczy. Dlaczego regenerujesz się teraz? Po to, żeby mieć siłę, po to, żeby twoje serce mogło pracować dłużej, wydajniej, po to, żeby mogło cię wspierać i żebyś nigdy nie musiał i nie musiała znaleźć się po tej drugiej stronie, stronie rezygnacji, zmęczenia, wypalenia. Pomóżmy więc wspólnie odpocząć naszemu serduchu i zapraszam cię do prostego ćwiczenia na dzisiaj. Leżąc i trzymając oczy zamknięte, proszę, żebyś liczył, ale będzie to bardzo specyficzne liczenie. Będziemy liczyć w myślach od 30 w dół, do zera. W taki sposób, że kiedy mówisz liczbę 30, następnie robisz wdech i wydech. Schodzisz w dół, 29, wdech i wydech we własnym tempie. 28. 27. 26. 25. 24. 23, 22, 21, 20, 19,
18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oddychaj dalej w najwłaściwszym dla siebie rytmie, a Twoje serce na pewno podziękuje Ci za ten moment, który poświęciłeś i poświęciłaś na regenerację. Nie będzie musiało myśleć o rezygnacji. Dziękuję i do zobaczenia przy kolejnej odsłonie relaksu. Jak oswoić chorobę przewlekłą? To jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ przede wszystkim zależy od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia i jaki jest kontekst pacjenta, jaki jest kontekst osoby, która choruje. Przede wszystkim to, co powinniśmy sobie powiedzieć i powinniśmy być tego świadomi, to, że informacja, diagnoza choroby przewlekłej to jest ogromny szok dla człowieka. My możemy, każdy z nas, zareagować na informację o tym, że chorujemy, że chorujemy przewlekle, tak jak reagowalibyśmy w sytuacji straty, utraty, czasami w sytuacji żałoby. Informacja o chorobie przewlekłej jest dla nas informacją o tym, że coś już nie wróci, że nasze życie będzie musiało się zmienić. Dlatego w procesie oswajania się z chorobą przewlekłą najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli przestrzeń i zrozumienie w sobie samych, jeśli to nas dotyczy, ale w nas też, jeśli dotyczy to członka naszej rodziny, że na początku, przez tygodnie, czasami może miesiące, mogą pojawiać się w człowieku przeróżne emocje i wszystko, co człowiek wtedy czuje, jest w porządku. On może czuć złość, może czuć strach, może czuć smutek, może czuć niechęć i spadek motywacji i chęć takiego w ogóle odizolowania się od świata, może czuć przeróżne rzeczy. A cały ten proces ma na celu przygotować go do tego, i czasami jest to długa droga, do etapu akceptacji, czyli do momentu, w którym ja uświadomię sobie, że ta choroba przewlekła to jest już część mojego życia, to jest moja nowa rzeczywistość, że to, co było, już nie wróci i ja to życie trochę powinienem zbudować na nowo. A w takim dochodzeniu do tej akceptacji bardzo ważne jest to, żeby o swojej chorobie mówić, żeby budować dużą sieć wsparcia. To może być wsparcie rodziny, ale to może być wsparcie grupy wsparcia, grupy osób, które borykają się z tym samym problemem, cierpią na to samo zaburzenie. Najważniejsze jest to, żeby się nie izolować, ponieważ w izolacji te wszystkie negatywne emocje mogą być dużo, dużo silniejsze. Od dłuższego czasu odchodzi się już od pojęcia diety cukrzycowej. Nawet osoby, które chorują na cukrzycę, przede wszystkim powinny zadbać o zdrową, urozmaiconą i indywidualnie dopasowaną dietę. Jakie są najważniejsze zalecenia takiej diety, jeżeli chcemy zadbać o naszą gospodarkę węglowodanową? Przede wszystkim starajmy się jeść regularnie. Im lepiej w ciągu dnia będziemy mieli rozłożone posiłki, czy to będzie 4, czy 5, w niektórych przypadkach nawet więcej, tym większa szansa na to, że nasz organizm poradzi sobie właśnie z tym cukrem i nie będzie miał tak dużych pików cukrowych i zaburzeń funkcjonowania właśnie tej gospodarki.
Jaki jest drugi element? Wszystkie te posiłki powinny być jak najbardziej urozmaicone, ale również proste. Starajmy się unikać przetworzonych produktów, wybierajmy te, które są najbardziej naturalne i zawsze dbajmy o to, żeby nasze talerze były kolorowe. Oczywiście w tym wypadku również powinniśmy dbać o to, żeby było jak najwięcej warzyw, jak najwięcej produktów zbożowych, tych, które są właśnie najmniej przetworzone. Co jeszcze? Pamiętajmy o aktywności fizycznej. O tym, żeby każdego dnia poświęcić chociaż 45 minut na spacer albo jakąś ulubioną, przyjemną formę sportu lub innego ruchu. Oraz starajmy się, żeby to żywienie było dla nas jak najbardziej przyjemne. Co jeszcze? Starajmy się unikać prostych węglowodanów, czyli nie jedzmy na przykład samych owoców, tylko zawsze łączmy je z jakimś źródłem białka, na przykład z garścią orzechów albo z jogurtem. Nasza dieta powinna być dla nas przyjemna, ale urozmaicona. Dbajmy o to, żeby nasze wybory były jak najlepsze, jak najmniej przetworzone i dbajmy o to, żeby było smacznie i zdrowo. Zalecenia aktywności fizycznej na ten tydzień. Jeden trening na zmęczenie, jeden trening oporowy, 30 minut spaceru. Zawsze możesz jeszcze dodatkowo wykonać trening oddechowy.